Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwszy odcinek z gry Pandemic Train. Zaczynamy sobie dzisiaj przygodę nową. W takim razie nowa gra. Tak, włączyłem i nie powiedziałem wstępniaka. It started years ago. At first we thought it was just some kind of flu. Then it destroyed the world. Ajaj, muszę się przesunąć. O. Here in Survivors League. The greatest scientists of those still alive try to find a cure, but we are still far from success. Some conquered the disease and thrived. To our surprise, they are hostile, attack our supply lines and hinder our progress. They ought to share their secrets with the rest of us. We must end this madness and restore the world with words or violence. I'm afraid it will have to be the latter. Go, find them. Okej. Na czym ta gierka polega? Gierka polega, że jesteśmy ocaleńcami ze świata postapokaliptycznego. No i będziemy podróżować pociągiem. Musimy odnaleźć lekarstwo na wirusa, który spustoszył świat. No i klimatem bardzo przypomina to This War of Mine, połączone takie z serialem Snowpiercer, czyli że po prostu będziemy poruszać się pociągiem. Nazywam się Ela i jestem tu, by przygotować cię do naszej pierwszej misji. Nie bój nic, jesteś w dobrych rękach. Dobrze. W porządku. Chyba, że planujesz nadepnąć mi na odcisk. Haha. Okej. Okay. Jesteśmy teraz na poligonie treningowym Ligi Ocalałych. To dobre miejsce, by nauczyć się kilku przydatnych umiejętności. Moim zadaniem jest zdemontowanie odpowiednich umiejętności i dotarcie do pociągu. Zacznijmy. Zademonstrowanie. No, nie, zdemontowanie. Dobra, idziemy w takim razie. Okej, okay, w porządku. Oglądałeś Snowpiercera? Tak, oglądałem. Podejdź do strzelnicy na wprost i poćwicz trochę. Dobra. Możesz wyprowadzać dwa tryby strzałów, szybki i dokładny. Ten drugi jest bardziej efektywny, ale celowanie trwa dłużej. Wypróbuj oba. Tak jest. Dobra. Okej, okay, podstawowy. I to jest ten specjalny? Tak. Teraz spróbuj tego samego z drugim liderem. Okej. Okay. Zmień lidera. A, okej, okay, dobra, to teraz tym. Okej. Okay. W porządku. Git. Idziemy dalej w takim razie. Używaj terenu na swoją korzyść. Schowaj się za tamtą osłoną, by uniknąć ostrzału. Spokojnie, będę delikatny. Delikatny w strzelaniu z broni palnej? Nie bój nic. Dała mi lewą amunicję, tak myślę. Ale na wszelki wypadek jednak staraj się unikać kulek, dobra? Wspaniale, miejmy to już za sobą. Dobra, schowajmy się. Tutaj mam? A, dobra, tutaj w ten sposób. Dobra, no to się schowałem. Trzymaj się, Rufik, dobrej nocki. Kilka odcinków pierwszego sezonu i zastanawiam, czy warto dalej oglądać. Ogólnie warto. Ja uważam, że Snowpiercer jest bardzo fajnym serialem. Potem robi się troszkę gorszy, ale jest ogólnie... Ja obejrzałem cały, jest w porządku. Naprawdę dobry. Gdy wróg cię nie widzi, możesz szybko zabić go nożem. Spróbuj tego na aparacie wrogu. Aparacie, kurde. Nie, przepraszam, nie umiem czytać. Jest 23:27, kiedy to nagrywam. Jestem po 128 godzinach streama. Wybaczcie, widzowie, jak czasami coś przekręcę. Mogę spróbować na szeregowym? Tak jest. Może jednak nie, próbujmy na szeregowym. Dobra, bierzemy nóż. Ej, cyk. Lecimy dalej. Na wrogim terenie możesz natknąć się na snajperów. Oho. Zazwyczaj to oni zauważają cię pierwsi, a gdy któryś do ciebie wyceluje, będziesz mieć tylko chwilę na reakcję. Okej. Okay. Możesz zejść z linii strzału, ale na otwartej przestrzeni jedyną opcją pozostaje unik. Hej, Kowalski, gotowy?
Ryszard Kowalski. Jeśli powiem, że tak, to dacie mi wreszcie spokój. Tak, tylko jak tylko wykonasz swoją robotę, do dzieła. Jeśli chodzi o ciebie, staraj się wykonywać unik tuż przed tym, jak pan Maruda do ciebie strzeli. Okej. O czym jest unik? Spacja. Ała, zostałem. Dobra. Kowalski jest nędznym strzelcem, ale mimo to dobra robota. A, trafił mnie. Podam, że tego nie słyszałem. Dość podstaw walki, spróbujmy czegoś innego. Dobra, tak jest. Te opary infekcji są niebezpieczne, ale tylko wtedy, gdy przebywasz w nich zbyt długo. Twoja odporność ma jednak swoje limity. Teraz przejdź szybko przez zainfekowany obszar. Tak jest. Dobra. Dobra. Już. Kiedy osiągniesz swój limit, twoje zdrowie zacznie powoli spadać. Te obrażenia są nieodwracalne. O kurde, Bela. By temu zapobiec, użyj szczepionki. Nie przywróci ci uszkodzonego zdrowia, ale odnowi odporność i zatrzyma rozwój infekcji. Okej. Okay. W porządku. Git. Lecimy dalej. To ostatnia bramka, ale nie otworzę jej dla ciebie, zrobisz to sam. Używając łomu. Przeszukaj skrzynię, by znaleźć... by jakiś znaleźć, okej. Okay. Dobra. Aby użyć łomu, musisz go najpierw wyposażyć. Znajdziesz go w plecaku. A nie, potem się zmienia. Dobra, pod B. Gdzie jest łom? Nie widzę łomu. Może ty masz? Ja nie widzę tego łomu. Mam ten łom? Nie widzę go. Okazuje się, że nie mam łomu. Halo? Where łom? To jest łom? To nie jest łom. Halo? Co się stało z tym łomem? A nie powinienem tego taba nacisnąć. Ja zepsułem grę. I B, aby wyposażyć łom. Gdzie jest łom? Widzicie tu gdzieś łom? No nie, znaczy... O, jest! Dobra, nieważne. Mamy go. Git. Działa. I to wszystko. Dobra robota, Vamos. Czekam na ciebie w pociągu. Ruszamy w drogę. Dobra. No i pociąg nasz. Podróżuj. Dobra, witamy na podkładzie. Jesteś tu po raz pierwszy, więc pozwól mi wytłumaczyć kilka kwestii. Na początku musisz nauczyć się, jak rozglądać się po pociągu. Okej. Okay. Twoim pierwszym zadaniem jest posprzątanie tego bałaganu. Okej, okay. Wybierz pracownika i wyślij go do tych zagraconych przestrzeni. Okej. Okay. A, że tutaj, dobra. Złom, dobra. Git. Ogarnia tutaj. Super. No i super, 20 złomu dostaliśmy. Świetna robota, teraz budujemy jakąś użyteczną rzecz dla załogi. Kuchnia brzmi jak dobry pomysł. Dobrze. Użyj przycisku buduj, aby otworzyć menu budowania. Dobra. Buduj. Żywność. Kuchnia. Zabieramy tutaj. Dobra. Lasa. Masz talent. Teraz wybierz i wyślij do kuchni kogoś, aby przygotował jedzenie dla nas wszystkich. Niektórzy z nich są lepszymi kucharzami niż inni. Niektórzy w ogóle nie potrafią gotować. Zawsze zwracaj uwagę na poziom profesji u każdego z członka załogi. Dobrze. Yes? Yes? Czy ja mam pokazane tutaj wasze statystyki? Żywność 1,
Żywność 1, żywność 1, żywność 1. A wszyscy mają 1. Ma specjalizację medycyny. Ty jesteś takim przeciętniakiem, idziesz tutaj. Soba jarzynowa, gulasz mięsny. Weźmy gulasz mięsny. Lecz robić. Dobra, super. Bardzo fajnie. Dobra, robił posiłek. Świetnie, pamiętaj, że członkowie załogi mogą różne. Załogi mają różne typy i poziomy profesji, które określają rodzaj pracy, jaką może wykonywać dana osoba. Okej, okay, załodze zostało jeszcze trochę punktów akcji. Użyj ich, a następnie zakończ zmianę i przydziel racje żywnościowe załodze, klikając przycisk koniec zmiany. A jeszcze jedna, pamiętaj, że możesz zmienić poziom trudności w opcjach. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. No to mam ustawione na normal. Chcemy zmienić poziom, będę pamiętać. Dobra. Dobra, więc tak. Czy możemy coś jeszcze zbudować? Buduj. Rzemiosło. Można by tutaj rusznikarza zbudować. Zwierzęta. Możemy zrobić kurnik. W takim razie... Jeszcze medycyna. Mamy aptekę albo stację medyczną. Ja bym zbudował stację medyczną w takim razie. I zrobił coś... Tutaj jakiś kurnik. Ten kurnik możemy gdzieś tutaj postawić. Dobra, no i klasa. Teraz w takim razie zakończmy zmianę. Możemy zakończyć. Wykonaj pozostałe punkty akcji lub zakończ zmianę. Pozostałe punkty akcji. Gdzieś tam jeszcze punkty akcji. Watch. Zrób co pojarzy na mam jeszcze w takim razie. Ekwipunek. Okej, okay, mamy takie rzeczy. Zrobiłeś zwykły posiłek. Nie są punkty akcji moje. Zakończ zmianę. Tutaj mogę zakończyć zmianę. Dobra, zakończmy. Na końcu każdej zmiany musisz przydzielić zasoby członkom załogi. Zwracaj uwagę na ich potrzeby i opiekuj się nimi. Okej. Okay. Ich dobrostan jest krytycznie istotny dla sukcesu misji. Czy ty w ogóle cokolwiek jesz? To tak głupie pytanie. Mam własne zasoby. Moje przetrwanie jest zbyt ważne, by polegać na twoim zarządzaniu. Aha, okej. Okay. W porządku. Możemy przypisać ci zasoby. Dajmy ci zwykły posiłek. Każdy dostanie zwykły posiłek w takim razie. Dobra. Super. No i co? Uzupełnij? A, jeszcze wodę wam muszę dać. Dobra. Zakończyć zmianę. Eksploruj. Dobra. Zanim wyruszymy, muszę jeszcze szybko ustawić silnik. W międzyczasie możesz poszukać Urszuli, opowiedzieć ci o naszej misji. Rozejrzę się. Jeszcze jedno. Alfred ma coś dla ciebie. Znajdziesz go przy magazynie. To taki przyjacielski staruszek. Choć mam pewność, że nie będzie za nim tęsknić. Nie będzie za nim tęsknić, jasne. Dobra. Zostało mam rozmawiać? Ola. A, dobra, to ona, no tak. Potrzebujesz pomocy? Weź klucz i przytrzymaj tutaj. Musimy wyregulować hamulce. Okej. Okay. Razem pracujecie w milczeniu przez godzinę, sprawdzając wszystkie hamulce. Twoje ręce i ubrania są brudne. Okej, okay, dzięki. Sama męczyłabym się z tym pół dnia. O czym chcesz porozmawiać? Nasze misje mają sens? Co myślisz o... A nie, to nie chcę. Dobra. Ratowanie psa. Świetny pies, jak wygląda. To mądry pies. Dobra. Okej, okay, witaj. Musimy iść w takim razie tutaj. Baraki. Okej. Okay. Kim ty jesteś? Ursula. A oto, do niej miałem pójść. Aktualna główno dowodząca Ligi Ocalałych. Jak ci poszedł ostatni trening? Niewiele pamiętam, ale zdaje się, że kiepsko. Kiepsko przebiegające misje to cóż? To coś, co zdarza się... Zbyt często. I czy z czasem nauczysz się je efektywnie wykonywać?
Dobrze. Tak jest, na czym polegają nasze misje. Widzę, że pamięć cię zwodzi, żołnierzu. Dobra. Kameleko na zarazę. No to tak jak mówiłem. Teraz zdziesiątkowała ludność Europy i jednocześnie walczymy o przetrwanie. Dobra. Naszymi najbliższymi wrogami są okoliczne gangi, które zajęły miejsca upadłych rządów. Okej. Okay. Walczymy też z kultystami, którzy zamieszkują środkową Europę. Ej! Jeśli dojedziesz dalej, poznasz naszych śmiertelnych wrogów, Atem. Kurde, ten Atem! Wiedziałem, że ten Atem to kurde jest wróg numer jeden publiczny. Atem! Kurde, no. No nieźle. Twoją główną misją jest dotarcie do ich siedziby głównej i zdobycie informacji. Zależy nam. Zależy nam rozpracowaniu ich sposobu działania i znalezienie słabego punktu. Okej. Okay. Powinno być chyba na. Uważamy również, że wiedzą o zarazie więcej niż my. Misja godna bohatera, a nie zwykłego żołnierza. Jesteście zwykłymi żołnierzami, uwierzcie mi, że jesteście bardzo wyjątkowi. Od naszej walki zależy los całej ludzkości. Nie możemy okazać słabości. Okej. Okay. W porządku. Ulepsz, możemy ulepszać tutaj bronię, w porządku. Idźmy dalej, laboratorium Urszuli, szpital. Miałem jeszcze jakiegoś ziomeczka znaleźć. Alfreda chyba miałem znaleźć. Chyba ty. Alfred, siemka. Więc to wy jesteście frajerami, których Urszula wysłała na najważniejszą misję całej naszej operacji. Chyba miało być na najważniejszą misję całej naszej operacji. To jest świetny początek rozmowy. Zgadza się, ponieważ nie bardzo wierzę w wasz sukces, chcę wam pomóc, okej. Okay. Jakie to szczęście, że mamy twoje wsparcie. Najlepsze kwatery głównej, ulepszenie kwatery głównej będzie równie ważne jak twoja główna misja. Pamiętaj więc, aby zebrać przedmioty potrzebne do rozbudowy tego miejsca. Okej. Okay. Nie możesz sobie z tym poradzić, nie wyglądasz na zbyt zajętego. Materiałów jest mało. Nie możemy ich znaleźć w okolicy, więc staraj się ich nie marnować, dobra? W jaki sposób dokładnie nam to pomoże? Dobra, możesz... przestaniemy rozmawiać, do widzenia. Dobra, w jakim sposób nam to pomoże? Będziesz miał na przykład więcej zasobów na podróż, lepszy sprzęt do walki, czy nawet lepiej wyszkoloną załogę. Czy naprawdę muszę ci to wszystko tłumaczyć? Nie ma potrzeby. Dobra, w porządku. Tutaj mamy magazyn. Okej, okay, no to raczej wszystko ogarniam, o co chodzi. No dobra. Dopóki co nie mamy materiału, więc możemy się stąd chyba zwijać. Dużo punktów zdrowia, szybkie tempo strzałów, zużywa dużo amunicji. I co ty chcesz do mojej załogi? Witam, miło cię widzieć. Słyszałem, że dzisiaj wyruszasz w trasę. Jasne, niedługo ruszamy. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem dostępny, jeśli mnie potrzebujesz, tylko daj mi znać. Zawsze jestem gotowy do pracy, pomyślę o tym. Ja go nie brał, szczerze powiedziawszy, póki co. Zawsze możesz zajrzeć do kosza i rekrutować innych żołnierzy. W końcu każdy ma różne mocne strony, prawda? Możesz się przydać w przyszłości, dzięki. Dobra. Ja bym jechał w podróż. Okej, okay, jak to wygląda? Tutaj mamy, możemy zdobyć więcej materiałów, a tutaj możemy zdobyć picie. Weźmy w takim razie może po więcej materiałów póki co, bo akurat jedzenie czy picie mamy. Witam na pokładzie. Naszą misją jest zbadanie, co dzieje się na wschodzie. Jesteśmy w Hiszpanii aktualnie. Powiedz mi więcej, już się za to biorę. Dobra, już się za to biorę. Myślę, że nie musisz mi więcej tłumaczyć. Myślę, że już ogarniam, o co chodzi. W takim razie... weźmy sobie...
Willa, leć szybko, ugotuj jakąś zupę jarzynową. Tutaj bym wrzucił, które ma specjalizację zwierzęta. Specjalizacja medycyna, ciebie wyślemy tutaj. A, możemy kogoś wyleczyć? Nie, no bez sensu. Nie, dobra, to nieważne. A, do zebrania jaj mogę kogoś wysłać. Dobra, to ty pójdziesz. Dimitri, idziesz zbierać jaja. Dobra, zajebiście. To jest jakaś kwatera. Co tutaj mamy? Kwatery liderów. A to mamy ją z przodu. Kwatery liderów, kwatery liderów. It's impossible. No dobra. No i co, już mogę w takim razie zakończyć zmianę, bo w sumie wszystko zrobiłem chyba. Zebrałem jaja. Mogę ugotować jajecznicę jeszcze dla naszych ziomeczków. Okej. Okay. Gdzie ty idziesz? Halo, Will. A, on zrobił wszystkie akcje swoje. W porządku. Tak to wygląda. W takim razie ty ugotuj jajecznicę. Lecz szybciutko gotować jajecznicę. Ale też masz na jedynce. Też jesteś takim przeciętniakiem. A, ty też już sobie zrobiłeś wszystko, świetnie. To teraz ty ugotuj jajecznicę. Będziemy mieli zapas jajecznicy po prostu. No i klasa. Tylko posiłek zrobiony, zakończył w takim razie zmianę. Dobra. Dajmy wam wszystkim po jajecznicy jakieś i będzie git. Dobra, eksploruj. Ale dotarliśmy. Dobra. Otwórz, okej, okay, dostaliśmy wodę. W porządku. Tutaj musimy już uważać. Dobra, przejdźmy sobie tędy. O kurde. Ała, dostałem. Dobra, uciekła. Tam jest jakaś skrzynka. O nie, jest tutaj. Aj. Ała. No nie, no to trochę mi nie idzie. Ała, no co jest? Jak chłop nie klepie. No. Dobra, no wyrwał w końcu. No chłop mnie strasznie klepał. Chciałem nie dostać obrażenia, a dostałem kurde dużo więcej. No strasznie oberwałem i to od pierwszego ziomeczka, jaki tutaj w ogóle jest. Dobra. No nie ogarniam jeszcze tego, no. Daj mi spokój, mam 20 minut w tej grze. Dobra. Lecimy tędy. Cóż. Kto by się spodziewał? O, wow. Czemu ją zabiłem pierwszego dnia? Mogę to cofnąć? Ja ją uratuję jeszcze. O! A, nie mogę uniku zrobić. Jeszcze tam snajper jakiś jest. A to też jest przeciwnikiem? Ale została. Dobra. I snajper tam jest. Dobra. Dobra, mamy to. To jest jakaś beczka. Też mam kurde loła. Beczkę użyjmy. Dobra.
Zadany przebiec. Dobra. Mam jakąś strzykawę? Nie mam nic. Mam koktajle mołotowe jakieś, ale to chyba nie chcę tego używać. No cóż, to sobie najlepiej nie poradził. Dobra. Idźcie, okej. Mamy różne rzeczy, super. Weźmy sobie tędy. Wiecie, czy ja mam opcję? Rozgrywka wideo. Realizacja planowa włączona. Czym się różni? Dobra, niech zostanie tak. Dobra. Lecimy tędy, okej. Zdobyliśmy materiały. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze jesteśmy w stanie zdobyć. Będę przejść, nie mam łomu. Akurat łomu nie mamy, chyba w ogóle. No może gdzieś znajdziemy łom. Wykaże Maćku, chyba nie żyjesz. Okej. Mam wrażenie, że trochę to przycina. No nie wiem, ale co mniejsze może na średnią. Okej, powinno być trochę lepiej. Dobra, tutaj już byliśmy chyba, nie? A, tutaj byłem. Dobra, to jest chyba wszystko, bo tam nie mam łomu, żeby to otworzyć. Więc raczej możemy się już stąd zwijać. Dobra. Wracamy do pociągu. Idziemy dalej. Tutaj mamy żywność, a tutaj mamy jakiegoś ziomeczka. Jedźmy po żywność. Straciliśmy tą typiarkę? Chyba straciliśmy, no. Ale trochę dramat bym powiedział. Dobra, Will, idź zbierać jajka. A nie, wyprodukuj nawóz. Dobra, do roboty, Will. W tym czasie Dimitri rób jajecznicę. A ty... weź się wylecz. Affirmative. Etan. Dobra. Super. Będziemy potrzebowali kogoś do ekspedycji. Dobra, trochę się wyleczył. Dobra, super. Will, coś jeszcze możesz zrobić? Jeszcze możesz wyprodukować kolejny nawóz. A ty, Dimitri, rób dalej jajecznicę. Dobra. I ty więcej nie ugotujesz. Coś możesz zrobić poza tym. Ile mam materiałów? 26. Czy mogę coś zbudować? Żywność. Ogródek mógłbym zbudować, ale 30 potrzebuję. Tutaj nie mogę. Tutaj też zbytnio nie mogę. No dobra, nic więcej chyba nie zrobimy. W takim razie możemy jechać na kolejną ekspedycję. Uzupełnij. O kurde bela, brakuje nam jedzenia i picia. Niedobrze. Ale w porządku, no. Zrobimy może tak. Eksplorujmy. Potrzebujemy tego jedzenia. Dobra, eksploruj. Dobra, został już nam tylko Ethan. Rozmawiaj. Witaj podróżniku, widzę, że jesteś po raz pierwszy w moim popularnym mobilnym sklepie. Przestań do mnie mówić. A schematy urządzeń? Okej. Pokaż, co tam masz. Młynek. Okej, mamy jakiś schemat na warsztat, bar, zagrodę, bimbrownię i młynek. O, ciekawe. Fajne, fajne. Ale aktualnie mnie na nic jeszcze nie stać. Dobra.
Nie stać nas niestety na takie rzeczy jeszcze. Ale lecimy. Póki co jest spokojnie. Oho, tam jest jakaś typiarka. Jest sens w ogóle przebiegać przez to gówno. Tam coś niby chyba jest. Nie, chyba nie. Ale lećmy tędy póki co, prosto. O. Z tej strony nie podejdę. Ajajaj. To znowu była wybuchająca beczka! Załoga jest w stanie działać na własną rękę. Aha. Misja nieudana. O wow, przejebałem. No te głupie beczki, no. Ajajaj. Za głupie beczki, no chłop w beczkę strzela. Co się stało? Nie było tak źle, jeszcze cali, jesteście cali, więc znów możemy jechać. Aha. Okej. No dobra. Czyli co, wracamy po prostu do kwatery. Te rzeczy, które mieliśmy, nam zostają? Chyba tak. A, i czym po prostu dalej dojdziemy, tym więcej zdobędziemy rzeczy. Rozumiem, o co chodzi. No dobra. Ale póki co tym akcentem będziemy kończyć sobie ten odcinek. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka z Pandemic Train. Elo.